Kiteczek, proszę bardzo, wrócił z kolejną ofiarą. Tu podobno jedna, a z przodu kominiaka druga, tak, koleżko? Ty to nie jesteś... Ty się nie opierniczasz w wolnych chwilach, naprawdę. Dobra, idę zajrzeć jeszcze w jedno miejsce. I przy okazji zobaczę, czy rzeczywiście mamy tam jakieś zdobycze z przodu domu. O! Się kasę gubi. No rzeczywiście. Jest i druga. No to jest łobuz, no. No ale dobrze, dobry kotek. Zaraz tam do nich wrócę. Jezu, czy ty musisz, możesz mu dać spokój? No zbliżał się, może chciał się pochwalić. Puść go! Puść go, Klara. Chcesz trochę do myszki? Ja jem myszkę. Nic, ty chyba nie będziesz jej jadł teraz. Dopiero z kuchni wyszedłeś, dostałeś dwie miski żarcia i dalej ci mało. On już się mrówki za nią wzięły. Weź, daj sobie spokój. Najlepsza świeża karma? Pyszna? On za chwilę się położy i będzie chciał głaskanie. To by ciągle chciał być głaskany. Nie, dobra, zobacz. Drap, drap. Zostaw go, zostaw. Zostaw, bo on chce się... Mówiłam! Skuchany. A on też na ulicy, tak na samym środku. Wiem, że tak robił, no. Bo się ucieszył, że cię zobaczył po prostu. Poczucie, że nic nie więcej nie dotrzyma. Co za krejzolka. Dobra, idę to odłożyć, co tu mam. Idziemy do chłopaków, chodź. Klara, zostaw go, proszę cię, daj, że on może pójdzie z nami. Chociaż nie, bo tam ugryź jest. No to pa, odpoczywaj se. Wiesz, że ja sami na samym środku tańczyła sobie? Chodzę od rana. Idziesz z nami? Ja wiesz, on wie, że pies nie. Może się tu zaraz pojawić. Mogę się tak... Chcesz się na mnie tak powieszać? Powieszać? Matyla, chcesz się na mnie tak powieszać? Co my tu mamy? Oczywiście bałagan. Dziewczyny wynosiły pudełka. Coś wypadło, to już się nie schylały, nie? Proszę, wypadło wam to z pudełka. Psychologia tak zwana. Możesz nie lać teraz? Dziękuję, nie oblej mnie, Władek. Nie lej na mnie. Nie lej tak, Władek. No teraz to mi się chłodno robi w ogóle. Idziemy zaraz, co? Władek ma broń, co?